Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. To właściwie tyle, jeżeli chodzi o podpisanie, to krótka sprawa, siadajmy. Transmitowany w sposób bardzo profesjonalny, są to 2 godziny transmisji z każdego etapu. Zakończenie tutaj w Białymstoku mamy na rundach, czyli jak kolarze wjadą, to prawie 40 minut będą się ścigali tutaj na Białymstoku. Jest to wszystko pokazywane przy współpracy z firmą francuską, która pokazuje na co dzień wielkie wydarzenia, takie jak Tour de France, czyli są naprawdę dobrzy zawodowcy, którzy na co dzień to robią. Ściągamy helikoptery, kamery bezprzewodowe na motorach, czyli ten obrazek jest naprawdę niczym innym, tak jak się odbywa w ruchu takim częściowo ograniczonym. I tu jest potężne przedsięwzięcie logistyczne, żeby ten etap przejechał, prawda, startując w Mikołajkach, kończąc się w Białymstoku, żebyśmy wiedzieli o której godzinie, gdzie będzie ten peleton, każda jedna dróżka, prawda, tam musi być zabezpieczona, skrzyżowanie, czyli jest to takie duże przedsięwzięcie logistyczne. Na tym etapie będzie pracowało około 2000 ludzi. To jest policja, to jest ochotnicza straż pożarna, mówiąc od Mikołajek do Białegostoku, czyli naprawdę. Trzeci etap Tour de Pologne, Mikołajki, Białystok, 184,5 km, wjazd do Białegostoku, 4 pętle w centrum miasta, tak żeby telewizja i przede wszystkim kolarze mogli zobaczyć Białystok, żeby mieszkańcy mogli zapoznać się z najlepszymi kolarzami na świecie, łącznie około 40 minut samej transmisji z Białegostoku. Z ostatnich kilometrów wyścigu trasa będzie przebiegała przez centrum, w granicach ulicy Piłsudskiego, Lipowej. W granicach ulicy Piłsudskiego i Lipowej z metą planowaną wstępnie na ulicy Piłsudskiego. Organizujemy tutaj mini Tour de Pologne, czyli ze szkół zapraszamy wszystkie reprezentacje dzieciaczków, które będą już na tej rundzie przed przyjazdem tego dużego peletonu mogli się pokazać, mogli się pościgać, a do tego jeszcze wiele imprez towarzyszących. Zaczynamy już od czerwca, gdzie zaprosimy wszystkich mieszkańców Białegostoku z rowerami i wspólnie razem przejedziemy sobie tą trasę, którą będą jeździć kolarze. Wieczorem sobie jakoś taki przejazd zrobimy tutaj, żeby zapamiętać tę trasę i żeby kibicować zawodnikom.